Okej, to co dzisiaj robimy, to będzie ogólnie zło. Witam moi drodzy w kolejnym odcinku z Age of Civilizations 2. Dzisiaj zagramy sobie scenariusz, który, uwaga, sam stworzyłem, ponieważ po pierwsze nie chciało mi się szukać, a po drugie po prostu nie myślałem, że takiego czegoś nie ma. No więc stworzyłem scenariusz z koronawirusem. Ale żeby nie było, to nie jest w sumie aż tak śmieszne i powinniśmy to brać na poważnie. Dlatego, no dla tych wszystkich osób, które już zginęły od tego wirusa, minuta ciszy. Okej, a teraz moi drodzy, no zacznijmy, może tutaj wam pokażę co się dzieje. Ogólnie mam właśnie specjalny tutaj kraj oczywiście w Wuhanie, czyli koronawirus. Więc dzisiaj spróbuję sobie przejąć cały świat właśnie w ten sposób. I uwaga, będą wydarzenia w tym scenariuszu, bo tam trochę ich zrobiłem. Nie wiem dokładnie ile, podejrzewam, że dziesiątka ich będzie. Więc możemy zacząć grać naszym koronawirusem. Ogólnie to będzie dosyć śmiesznie tutaj się działo. No i dobra, na początku nie mamy żadnych jednostek. Mamy trochę pieniędzy, to jest taki jedyny plus, ułatwienie w sumie. Tutaj dam sobie wszystko tak na minimalnie, czy tam maksymalnie, nie no, to jest minimalnie. Mamy za to bardzo duży poziom technologii, no bo wiecie, koronawirus tutaj, coś takiego nowego, to dużo technologii. Okej, nieważne w sumie, ale to jest coś tam ustawię. Dobra, i teraz musimy poczekać sobie na nasz pierwszy w sumie z wydarzeń, bo bez tego raczej nie damy sobie rady, więc chwilę poczekajmy. Jak widzicie, czas upływa coraz szybciej. No i uwaga, mamy pierwsze wydarzenie. Nowi zarażeni, moi drodzy. Dostajemy sporo jednostek i 3 prowincje chińskie, więc nasz koronawirus przyjmuje tego coraz więcej. Tylko z jednej strony musimy jeszcze asymilować. No i tutaj właśnie ten hajs nam się przyda, więc nie jest źle wcale. Mamy też jakąś armię początkowo, więc to też się na pewno przyda w tym wszystkim, co prawda trzeba mieć z utrzymaniem, ale nie jest źle. I czekamy teraz na kolejne wydarzenie, które już zaraz się pojawi. Kolejni zarażeni, Chiny nie do co robić, moi drodzy. To jest nasze kolejne wydarzenie i tu za to przejmujemy już o wiele więcej tych prowincji. Za to nie mamy w sumie jednostek, więc zawsze jakoś tam prowincje, oczywiście asymilujmy je sobie. I też tutaj, jak widzimy, na razie jestem setny w rankingu, setne miejsce. Podejrzewam, że to się może szybko skończyć. Już mam 98 w sumie, dobra, nieważne. Więc no. Dobra, więc póki co minęło tylko 30 tur, mamy już całkiem sporo część Chin. Ale to jeszcze nie koniec naszej super przygody naszym wirusem. Uwaga, pierwsi zarażeni w USA. No tutaj chciałem tak zrobić trochę historycznie w sumie, chociaż nie wiem, czy to było USA tam pierwszy, czy to coś innego. Ale uwaga, przejmujemy troszeczkę USA, ponieważ no tutaj Nowy Jork, te sprawy, bo wiecie, przez samolot tam się dostaliśmy jakoś, więc tak to wygląda. Ogólnie jeśli chcielibyście też, żebym wam ten scenariusz, nie wiem, udostępnił w komentarzu na przykład przypiętym, no to dobijcie sporo lajków, to może tak zrobimy, zobaczymy w sumie. I okej, musimy znowu sobie asymilować wszystko. Też żeby nie było, nie ma zdarzeń typu, że nie wiem, przejmuje cały świat czy coś. Później te zdarzenia po prostu ich nie będzie i będziemy musieli sami to przejmować, więc nie będzie aż tak łatwo. Co prawda ten początek jest dosyć łatwy, ale no jakoś to musimy zrobić. Dobra, a kolejna asymilacja Stanów Zjednoczonych. Halo. Okej, mamy chińską wojnę domową z powodu wirusu. Ogólnie tego w historii nie było, mamy 18 września 2019, w sumie wtedy jeszcze nie było koronawirusa, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale no ustawiłem właśnie w ten sposób, że data się nie liczy, okej? Na to nie patrzmy. Ale mamy tak, wojnę domową i uwaga, co tu się dzieje ciekawego? Powstaje nam kilka innych krajów, okej? Mamy Tybet, Republikę Chińską, która była tutaj sobie na wysepce. I jeszcze mamy tutaj Pekin i Mandżukuo, czyli ogólnie Mandżukurię. Tak, i w ten sposób mamy teraz wojnę domową. Ogólnie to wygląda w ten sposób, że Chińska Republika Ludowa ma wojnę właśnie z tymi 4 państwami. No więc Chiny tam coś tam próbują, jednak im nie idzie zbyt dobrze, jak sami widzimy. Mamy tutaj coraz więcej terenów, coraz tego wszystko mamy więcej. I zobaczymy w sumie, jak to się potoczy. Tutaj widzę, że Tybet nieźle sobie radzi.
a inne kraje tak średnio. Okej, więc my czekamy dalej, zobaczymy co się wydarzy. No więc, no nie, możemy sobie jednostki wziąć w inne miejsce na przykład. Okej, moi drodzy, mamy kolejne wydarzenie, tym razem nowi zarażeni w Europie, co ciekawe. Więc no tutaj coś się nowego dzieje, zobaczmy w sumie gdzie to będzie. I mamy tak, kawałek Niemiec, ponieważ z tego co wiem, nie wiem czy dobry research zrobiłem, ale właśnie na początku kawałek Niemiec został zarażony. Tutaj też wziąłem w sumie kilka prowincji niedobrych, ale to nie jest dokładne. Liczy się dobra zabawa oczywiście. Dobra, dalej asymilujmy sobie tutaj wszystko. I ogólnie jeszcze zapomniałem, że Hongkong też wypowiedział wojnę Chinom, więc no tak, taka ciekawostka. No i widać, że Chiny chyba zaraz upadną. Okej, moi drodzy, mamy kolejny event i tym razem chiński rząd zabija ludzi z wirusem, bo ogólnie nie wiem czy wiecie, ale coś tam było właśnie, że chyba nie w Chinach, ale w jakimś tam kraju zabijali ponoć ludzi właśnie z koronawirusem. Chociaż może i w Chinach. Więc ogólnie mamy teraz wojnę jako nasze państwo, koronawirus właśnie z Chińską Republiką, więc zróbmy sobie tutaj szybko jakieś wojsko. No i co? Atakujemy, no! Kurde, wypowiedzieli nam wojnę. Nie wiem czemu, nie wiem co oni sobie myślą. Ale nie fajnie się zachowali, no kurde. Więc po prostu ich podbijemy szybko. Zresztą jak tak widzę, to nie za szybko to pójdzie. Tutaj będziemy tylko trzymać granicę, bo w sumie nic tam ciekawego nie ma. Tych stłuczył sobie jeszcze więcej jednostek. I dobra, wbijamy się tutaj. Fajnie byłoby wziąć jak najwięcej, bo tak jakby roleplayowo mówiąc, to ogólnie zarażamy właśnie teraz ludzi, nie? Chociaż normalnie to tylko przyjmujemy tereny. No ale dobra, pyk i pyk tutaj się nie udało wbić. Dobra, to sobie zróbmy dodatkowe jednostki. A wy tutaj możecie nie wchodzić w sumie, bo tutaj Pekin jest tylko. I w sumie Republika, Chińska Republika Ludowa tutaj nad nieźle im idzie, bo widać, że tutaj z Pekinem i z Mandżukuo wygrywają, więc nie zbyt dobrze, jak tak patrzeć na to. Dlatego zróbmy tutaj szybki atak. Może tutaj też spróbujmy, bo w sumie to się bardziej przyda. Dobra, tutaj nam się wypchali chamy jedne, kurde fele. Ale dobra, damy sobie radę na spokojnie, więc tutaj sobie jakoś tak rozłożymy nasze jednostki. Na spokojnie, nie ma co się śpieszyć, no koronawirus tak i tak kiedyś wygramy, ok, nie oszukujmy się. Taka jest prawda, co tutaj się dzieje, ok, wbijamy się łatwo, łatwo, łatwo. Co powiedzieć mam więcej, po prostu easy wojenka, szkoda, że tutaj ten Pekin z nami wygra. Chyba, żebyśmy ich zaatakowali, ale myślę, że to nie jest najlepszy pomysł na ten moment. Dobra, dalej sobie podbijamy tereny. Nie jest to zbyt trudne. Tym bardziej, że no Chiny mają wojnę z 6 państwami bodajże, więc no oni mają tutaj pod górkę zdecydowanie. No w tej sumie pomożemy trochę Pekinowi. Najlepsze jest to, że Pekin już nie ma w sumie Pekinu u siebie w stolicy, więc trochę śmiesznie. Idę tutaj, o kurde, ledwo nam się udało to przejąć. Ale nie jest tak źle, bym powiedział, nie jest tak źle, więc idziemy dalej. Tutaj coś też mieli, no to są jakieś marne dziesiątki jednostek, bo to nie jest dużo. Okej, okay, dalej przejmujemy sobie tutaj. Tutaj nie będę wchodził, bo ma logikę, tam nic ciekawego nie powinno być, bo już tam jeden kraj miał swoje prowincje. Okej, okay, tutaj musimy się jakoś przedostać. Tutaj nie będę za bardzo leciał, tak tylko żeby sobie przejąć. Będziemy bardziej trzymać granice, bo tutaj z drugiej strony, no tutaj Mandżukuo się utrzymuje w sumie. Okej, okay, tam się wbili w ogóle. Naszą prowincję zajęto. Kurde, no nie ma tak łatwo. Sobie myśleli, ej, co wy robicie? Halo, dobra, bo już tutaj się za bardzo pognali do przodu, okej? Okay? Nie podoba mi się to strasznie. I tutaj też coś się dzieje niedobrego. Proszę przestać to robić, okej? Okay? Bo naprawdę, to już nie jest śmieszne, dobra. Musimy tutaj im pokazać, kto tu rządzi, bo już za bardzo się zagalopowali, okej? Okay? Taka jest prawda. No więc dobra, wszędzie gdzieś pójdziemy, tutaj możemy jeszcze sobie pójść. No i myślę, że sobie Chiny szybko rozwalimy i będzie tyle z tego, z tej słabej wojny. Okej, okay, oni jeszcze tam próbują, ale proszę was, to są tak marne ilości, oni po prostu już nie utrzymują się w ogóle. Nie wiem, oni sobie myślą, że dadzą radę. Ty nawet Rosja, czy Rosja naprawdę też o Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle? Chiny, jakie wy jesteście? Okej, okay. Widać, że no
tutaj Rosja też nie marnuje sytuacji. Oczywiście, jak mogą, to sobie przejmą też trochę. W sumie nie głupio z ich strony. Ale i tak pamiętajmy, że to ja mam przyjąć większość, bo i tak Rosję też kiedyś przejmę, więc nie ma co. I tak ja to wygram. No tutaj przejmijmy sobie to wszystko, w sumie czemu nie? No, koronawirus jest wielki, potężny i... No, już skończmy tę wojnę z Chinami, bo już naprawdę nie jest ciekawie z tymi Chinami. Okej, już w sumie przyjęliśmy większość Chin. Tutaj Pekin zabrał oczywiście swoje tereny. Rosja też tutaj się trochę wbiła, co jest w sumie fajne. No i Chiny tutaj się wbijają w Rosję powoli, więc myślę, że już nam wystarczy terenów. Weźmy rozmowy pokojowe. No i oczywiście zażądajmy jak największej części Chin. Nie jest to dużo, ale dobra, nasz koronawirus tak przejmie więcej. Więc no, czas sobie teraz ustawić nasze państwo, bo nie powiem, że trochę będziemy musieli asymilować terenu, więc dajcie mi chwilę, ja to zrobię. No i widzimy się już za chwilkę. Okej, moi drodzy, Chiny w ten sposób właśnie wyglądają po tej wojnie, więc nasz koronawirus jest coraz silniejszy. No i co, oczywiście lecimy sobie dalej. Myślę, że spróbujemy tutaj zaatakować w Europie właśnie Austrię, bo Austria wydaje się być taka dosyć słaba, szczerze mówiąc. Nie wiem, myślę, że na luzie ich pokonamy. Tym bardziej mamy dużo hajsu, oczywiście dużo zarażonych. Dobra, więc oczywiście się w nich wbijamy. Oni się nad tego nie spodziewali, co najlepsze. Oczywiście Austria, no sorry, ale nasza chmara zarażonych musi was zarazić również, ponieważ no, nie chcę ukrywać, ale naprawdę nie chcielibyśmy, żeby tutaj były jakieś wojny głupie z tego powodu, że zarażamy ludzkość. Dlatego musimy was tutaj sobie zarazić po prostu. No, myślę, że to nie jest złe rozwiązanie. Tym bardziej, że Europa, no, z tego co słyszałem, ma strasznie dużo ludzi. Chociaż Chiny mają trochę więcej, ale to nieważne. Ej, co jest Austria? Przestańcie, co wy robicie w ogóle? Jezus Maria, jak oni się zachowują w ogóle? Ja tego naprawdę nie rozumiem czasem, co tu się dzieje. No, ale dobra, skończmy sobie już z nimi, bo naprawdę, no, Austria próbowała coś robić, ale sorry Austria, nie tym razem. Dobra, zacznijmy przejmować sobie więcej tego, bo całkiem fajna zabawa, szczerze mówiąc, przejmować sobie tutaj wszystko. I ogólnie, jak już by doszło do sytuacji, gdzie dam wam właśnie link do pobrania tego scenariusza, no to pewnie dodam jeszcze więcej tych całych zdarzeń, żebyście po prostu mieli coś nowego, też żebyście nie mieli tego samego cena odcinka, więc myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, już lećmy sobie dalej. Dobra, myślę, że pójdziemy za ciosem, nie będziemy tutaj czekać nie wiadomo ile, po prostu zacznijmy atakować Słowenię, musimy wejść sobie do Bałkanów, bo tam słyszałem, że są bardzo fajni ludzie do zarażenia, więc proszę bardzo, wchodzimy sobie od razu bez problemu. Nie wiem, co miało być problemem dla nas, dla naszego super wirusa mutującego co 5 sekund. Oczywiście w naszym świecie Wage of Civilizations. Okej, w takim razie lecimy teraz sobie na Chorwację. Tutaj w ogóle obok się dzieje wojna francusko-włoska, też coś bardzo typowego, jak wojna ukraińsko-polska, którą opisałem, że też kiedyś się pojawi. No dobra, no, Chorwacja myślę, że też nie będzie jakimś problemem dla nas. W końcu to tylko Chorwacja, a nie jakiś silny kraj. No i dobra, przyjęta Chorwacja cała. Myślę, że najcennym celem będzie Bośnia Hercegowina. Ogólnie, tutaj, co ja zrobiłem? Dobra, w sumie nieważne, zaraz to jeszcze raz ich podbiję. W sumie co za problem? Dla mnie żaden problem. Okej, skoro Chorwacja się nie dała, wcale nie tak, że popełniłem błąd, to po prostu podbijemy sobie Węgry. Możemy też iść właśnie tutaj bardziej na wschód, bo czemu by nie? Oczywiście, no, jakieś tam Węgry, co one sobie mogą z nami zrobić? No nic z nami nie zrobię, bo my jesteśmy potężnym koronawirusem oczywiście. Dobra, wbijamy sobie dalej. Mamy za dużo pieniędzy w ogóle, nie wiem co mam z tym zrobić. Chyba muszę jakąś potężną armię sobie w Chinach zrobić i zaatakować te chińskie państewka. W końcu to w Chinach przecież jest najwięcej tego wszystkiego, więc no, nie chciałbym, żeby jednak się stało inaczej niż najpierw podbić całe Chiny. Ale dobra, Węgry możemy sobie w sumie wziąć, bo Węgry zawsze są fajne. Dobra, więc nie wiem, postawię sobie tutaj wszystkie moje jednostki. No i oprócz asymilacji idę chyba sobie przyjąć całe Chiny. Dobra, Pekin trzeba podbić, no, jako dobry początek. Zacznijmy od czegoś prostego oczywiście.
Pekin no nie będzie raczej trudny, bo to jest Pekin tylko. Chciałbym się spodziewać więcej po Pekinie niż tego, że zaraz ich podbije. Ej, to w sumie się nadzymowało troszeczkę. Ale dobra, ej, coś oni tutaj próbują atakować, ale... Czekajcie, co ja widzę? Jakieś setki tylko? No sorry, sorry Pekin. Nie dość, że ja cię uratowałem od Republiki Chińskiej Ludowej, czy jakby tam się to nazywało. To jeszcze muszę teraz cię podbić przy okazji. No bo nie ukrywam, że trochę mi przeszkodziliście w moich super, super wielkich planach. No więc sorry, sorry Pekin, ale tak musiał się rozkoczyć, okej? Okay? Nie żeby coś, ale podbiję każdy kraj, żeby nie było, że jestem jakiś słaby albo coś w tym stylu. Halo, co ten Pekin jakieś tutaj desanty robi z tyłu? Ja się na to nie zgodziłem w ogóle, nie tak to powinno wyglądać, halo. Jeszcze nie się jakoś bronią w ogóle. Jaki to ma sens się bronić już w przegranej wojnie? Nie wiem w sumie. Ale dobra, właśnie przejmując sobie Pekin, tak poza tym, że coś tutaj się dziwnego dzieje. No i oczywiście Pekin czy cały przejmiemy na raz? Nie przejęliśmy całego Pekinu. To jest bardzo smutne, ale wiecie co, ja nie chcę tego brać i wolę wziąć sobie to. Będzie to bardziej korzystne dla mnie. Na co sobie możemy zrobić tak, choć nie, to w sumie wyjdzie to samo. Nie, zróbmy sobie w ten sposób. Zróbmy sobie w ten sposób. No i myślę, że podbijemy sobie kiedy indziej ich do końca. A teraz może zajmijmy się jakoś Republiką Chińską, bo tutaj mają w ogóle dwa tereny z nami tutaj jakby graniczące, bez sensu w ogóle, więc też musimy ich rozwalić. Okej, okay, no Republika Ludowa Chińska, kurde, co byśmy mieli, nieważne, no, po prostu podbijmy ich, bo oni naprawdę nie przydadzą nam się tutaj w ogóle w jakikolwiek tutaj sprawach, dlatego szybko się ich pozbędziemy, bez zbędnego gadania, no, więc szybko ich pozbędę się ich po prostu, bo oni tylko nam tereny zajmują. I w ogóle to mają jeszcze jeden teren. Mam nadzieję, że nie mają dostępu wojskowego od Mandżukurii. Dobra, więc podbiję ich szybko. Nie wiem. Ej, halo, co tu się dzieje w ogóle z tyłu? Halo, co to za ataki są jakieś... Ej, no nie, ja się na to nie zgodziłem w ogóle. Co tam się dzieje w ogóle? Nie dość, że najpierw, kurde, było wydarzenie, że Chińska Republika Ludowa zabija ludzi z koronawirusem. To teraz jeszcze Republika Chińska, no. Czy was do jasnej ciasnej powaliło? No ja wam tutaj nie pozwalam, macie szczęście, że w sumie mam tutaj wolne jednostki, bo jakbym nie miał, to naprawdę, no nie byłoby z wami fajnie. Ale na szczęście mogę się jakoś obronić, bo chłopy nie przewidzieli tego, że ja tutaj jestem wszechstronny. Halo, już nie mam jednostek, ej, bo w stolicy nie mam nic. Kurde, trochę słabo, dobra, nieważne w sumie, zajmę się nimi dwoma, w sumie będzie szybciej. Dobra, moi drodzy, trochę tutaj przyjąłem Europy całej. Oprócz tego, no tutaj z Chinami, no tutaj się nic takiego nie dzieje w sumie. Mam niby wojnę z Chińską Republiką Ludową, ale no nie będę z nimi się bił tutaj w sumie, bo nie mogę mi zrobić. No nic mi nie mogę zrobić w sumie. No i też myślę, że teraz sobie tutaj pogram, nie wiem, tak z godzinkę może i zobaczymy, tutaj będzie ciekawego, co się stanie w sumie naszym koronawirusem. No bo tutaj w sumie już będzie tylko z górki, okej? Okay? Więc przejmijmy tego jak najwięcej i zobaczymy, coś tutaj ciekawego stanie w ogóle. Okej, okay, w sumie mogłem przyjmować dalej tutaj wszystko. Tutaj sobie przyjąłem sporo części już Europy, czy tam Bałkanów dokładnie. Tutaj sobie Koreę przejąłem. I w sumie mógłbym dalej to cisnąć, ale szczerze nie chcę, żeby odcinek trwał z 2 godziny albo ileś. Dlatego ja to sobie przejmę poza nagraniem i po prostu zobaczymy się już na samym końcu, kiedy nagrywam za nim jeden kraj, okej? Okay? Bo myślę, że to będzie najbardziej odpowiednie. Ciekawe, ile mi to zajmie tur w ogóle. Nie wiem, ale zaraz się przekonamy w sumie, więc no, widzimy się, jak już przejmę prawie cały świat. Dobra, moi drodzy, udało mi się podbić prawie cały świat, oprócz jednego państwa, czyli oczywiście Polski, no. Kto by się spodziewał, że akurat Polskę zostawię, żeby ją podbić później? No nie wiem to, ale ja się spodziewałem w sumie, no więc Polska wytrzymała najdłużej. Mam sporo wojska, no nie oszukujmy się, to bardzo duża liczba. I spróbujemy sobie ogólnie podbić właśnie naszą super Polskę. Dlatego co? Nie wiem, w sumie odcinek jest chyba bardzo długi, więc po prostu nie wiem, daję wam speedrun, nie wiem, coś takiego przyspieszone te, po prostu zobaczmy jak ta wojna szybko się skończy. Ej, okej, okay, co się dzieje w ogóle? Polska to mi przejmuje tutaj. Co jest? Halo, przestańcie, Polska. Halo, co się dzieje w ogóle? No nie, Polska, moi drodzy, rozlewa się po mapie, nie.
ja tego powstrzymać nie dam rady, bo już jest za późno, mam takie minusy, co czego, że mam miliard pieniędzy, to jest nieważne. Ale mam... Nie, to już jest przegrane, moi drodzy. W ten oto sposób przegraliśmy z Polską. Nad Królestwem Polskim, co ciekawe. No, kurde. Myślałem, że mam szansę, okazało się co innego. Więc moi drodzy, ja wam ogólnie dziękuję za uwagę. Oczywiście jakbym chciał, bym pokonał Polskę, ale niech będzie Polska pokonała nas, czyli wirusa naszego. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Jak się podobało, to nie wiem, coś tam zróbcie, napiszcie komentarz, albo nic nie róbcie. No i co, na razie, siemano i cześć!